jak się robi brylant, to nie ma miejsca na zmianę koncepcji. Szlif jest ustalony. Każdy go robi w zasadzie tak samo, a mimo to niektórzy są najlepsi. Świętej pamięci Romek Kołakowski, Roman Kołakowski, mój bardzo serdeczny przyjaciel, urodzony w czerwcu 1957 roku we Wrocławiu, zmarł w styczniu 2019 roku w Warszawie. Kompozytor, poeta, piosenkarz, gitarzysta, autor wielu widowisk plenerowych. O takich widowiskach będę dzisiaj opowiadał. Szef przeglądu piosenki aktorskiej, laureat drugiego miejsca w tym przeglądzie lata wcześniej, laureat pierwszego miejsca na Festiwalu Studenckim w Krakowie w latach 80., współpracownik Studenckiego Komitetu Solidarności, pomysłodawca kapituły Bardiniego, z którą była związana nagroda, z którą jest związana nagroda Bardiniego, przyznawana zawsze w trakcie przeglądów piosenki aktorskiej we Wrocławiu. W 2003 roku Romek przyszedł do mnie i powiedział, że stanowi taką kapitułę złożoną z bardzo wybitnych artystów polskich, która osobowości artystycznej roku będzie przyznawała nagrodę Bardiniego, że to się rozpoczyna i że mogę pójść na posiedzenie kapituły pod warunkiem, że wniosę jakiś ładny toast. To był początek mojego funkcjonowania, rok 2003. Zabrałem butelkę szampana, truskawki, pojechałem do Teatru Kapitol i tam pamiętam, że snosiłem toast, który szedł w sposób następujący. Tyle nocy i snów wypełnionych Wrocławiem, tyle dni z Wrocławiem na jawie i tylko tę myśl jeszcze pieszczę, czy poza Wrocławiem coś jeszcze jest jeszcze, bo dookoła raczej ogólny paraliż. I tylko Wrocław i Adam Małysz. Rok 2003, kapituła Bardiniego. W 2004 roku Romek jest szefem przeglądu piosenki aktorskiej. 1 maja wchodzimy do Unii Europejskiej. Siedzimy u mnie w gabinecie wcześniej i rozmawiamy na ten temat. Przesuwamy termin przeglądu piosenki aktorskiej tak, aby spektakl, który odbywa się na wrocławskim rynku 1 maja 2004 roku, Anioły Europy, spektakl prowadzony przez Anię Dymną i Maćka Sztura, żeby ten spektakl był częścią przeglądu piosenki aktorskiej. Spektakl transmitowany, już nie pamiętam, albo przez pierwszy, albo przez drugi program polskiej telewizji publicznej. Tak wtedy można i trzeba było. Dzisiaj mamy inne czasy. Trochę będę mówił o tym, o różnych sytuacjach, w których w związku ze spektaklami Romka płakaliśmy. Tenże spektakl zakończył się w scenariuszu swoim odśpiewaniem hymnu europejskiego. I pod koniec hymnu ja wskoczyłem na scenę, na estradę i zaintonowałem hymn Polski i wtedy publiczność naprawdę na rynku wrocławskim popłakała się ze szczęścia. Rok później obchodziliśmy we Wrocławiu 60-lecie zakończenia II wojny światowej i Romek na moją prośbę przygotował półgodzinny spektakl. To było bardzo trudne przedsięwzięcie, dlatego że te obchody na wrocławskim rynku w samo południe się odbywały. Przygotowanie spektaklu, który w świetle dziennym pokaże pewną materię, pewną substancję, jest dużo trudniejsze niż spektakl w godzinach wieczornych. Romek przygotował przepiękny spektakl o tym, jak na nowo stawał się Wrocław w 1945 roku, czyli jak zakończenie II wojny światowej dało nowe życie Wrocławiowi. Wybitni artyści, wagon, którym przyjechali przesiedleńcy do Wrocławia. W uroczystościach uczestniczył pan prezydent Aleksander Kwaśniewski i pan prezydent Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Polski na uchodźstwie. Ja wtedy wygłaszałem przemówienie. Rzecz była transmitowana przez pierwszy program telewizji, który oszukaliśmy trochę, bo oni mieli czas wyliczony, więc myśmy się zobowiązali, że spektakl będzie trwał 15 minut, a trwał pół godziny. Ale to chyba najpiękniejszy spektakl Romka, jaki widziałem, jeden z najpiękniejszych spektakli, jakie w ogóle widziałem. Później, rok 2006, hala stulecia, 25-lecie wprowadzania stanu wojennego.
prezydentem Polski jest już Leszek Kaczyński, ponownie transmisja w telewizyjnej Dwójce. Ja zapraszam prezydenta Kaczyńskiego i jest spektakl Romana, bardzo piękny, przeplatany zdjęciami i filmami ze stanu wojennego. A po tym spektaklu w Hali Stulecia, tam też wygłaszałem przemówienie. Przemówienie wygłosił najpierw Świętej Pamięci Leszek Kaczyński, potem ja mówiłem, a spektakl zakończył się i wtedy otrzymałem, przyszedł do mnie SMS, Michał Woni napisał, popłakałem się. Na koniec dzisiejszego odcinka zobaczą Państwo, dlaczego Michał się popłakał, bo wtedy zaśpiewał Marek Bałata, zaśpiewał Tedeum, tak pięknie i tak wzruszająco, jak i po latach, zaraz do tego wrócę. 2014 rok, dziesięciolecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Kolejny spektakl Romana na wrocławskim rynku, znów transmitowany przez telewizyjną Dwójkę. Wielka księga aniołów i ludzi. Ja byłem wtedy po wypadku. Maciek Sztur dzwonił do mnie przed rozpoczęciem koncertu i zapytał, czy może popełnić pewien żart. Oczywiście się zgodziłem, więc Maciek, wyszedłszy na scenę na wrocławskim rynku, przywitał zgromadzoną publiczność, także w moim imieniu, mówiąc, pan prezydent Wrocławia trochę się spóźni, czeka na tramwaj. Taki to był żart. 2016 rok, Romek robi operę matematyczną. Rolę Steinhausa gra Andrzej Seweryn. To przedsięwzięcie odbywa się w Imparcie, to jest udział Romka w Europejskiej Stolicy Kultury. Ja jestem w tym czasie w Japonii, nie mogę oglądać tego spektaklu, potem go oglądam z płyty DVD. Jest to rzecz niezwykła, dlatego że Romek Kołakowski, artysta, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, wcześniej pobierał nauki w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i nagle robi operę matematyczną o matematykach ze Lwowa, o Steinhausie, o Tarskim, o Banachu, o słynnym twierdzeniu dotyczącym paradoksalnego rozkładu kuli. Jak się posłużyć pewnikiem wyboru, to można stworzyć pewne zbiory, które są niemierzalne w sensie Lebesga, przepraszam za te wtręty matematyczne, i takie zbiory, na przykład sferę bądź kulę trójwymiarową, można rozłożyć na części, a potem obracając złożyć tak, że z jednej powstaną dwie. Jak to Romek zrozumiał, będąc nie matematykiem albo nie będąc matematykiem, a polonistą, nie wiem, przygotował wspaniałą operę matematyczną. Kiedy dzwonię do niego z Tokio, żeby pogratulować tego wspaniałego przedsięwzięcia, rok 2016, zlecam Romkowi jego ostatnie przedsięwzięcie, jak się potem okazało. Mówię mu, że w 2018 roku pożegnam się z urzędem prezydenta Wrocławia. Będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Przygotujmy na listopad 2018 roku spektakl poświęcony odzyskaniu niepodległości przez Polskę, to imiona wolności. Poprosiłem Romka, żeby tak to zrobił, żeby wszyscy płakali w czasie tego wydarzenia. Na tym spektaklu 9 listopada 2018 roku w Hali Stulecia, na tym spektaklu grają wybitni artyści wrocławscy, polscy. Piłsudskiego gra Konrad Imiela. I to ostatni SMS, jaki wymieniłem z Romanem. 23 listopada 2018 roku piszę ze Schwarzwaldu, pozdrawiając go, żeby mi przypomniał, jak Piłsudski, grany przez Imielę, ostro odnosi się do polskiej polityki, i przeczytam, Roman mi odpisuje. Pan rodacy partyjniacy, lepiej kury szczać wprowadzać, niż politykę uprawiać. Oto prawda. Wam rodacy partyjniacy, tylko pierdel, serdel, burdel, głową muru nie przebijesz, ja spróbuję. Wam rodacy partyjniacy, lepiej kury szczać prowadzać, niż politykę uprawiać. Oto prawda. Wam rodacy partyjniacy, racja zdaje się jak dupa. Każdy swoją ma i chciałby miękko upaść. Wam rodacy partyjniacy, zangra trąbka, srata tata. Czas notyfikację słać narodom świata. Pozdrawiam z Bieszczad, Romek. To jest koniec listopada 2018 roku. W styczniu otrzymuję telefon, że Romek odszedł do lepszej rzeczywistości. A imiona wolności, na moją prośbę, bo Roman przyszedł i opowiedział, jaka będzie treść tego spektaklu, na co ja go zapytałem, a nie chciałbyś skończyć Tedeum, tym wykonanym przez Marka Bałatę? Wtedy były już wydane płyty związane ze spektaklem, spektakl jeszcze przed nami, na płytach nie ma Tedeum, a na spektaklu Marek Bałata na koniec zaśpiewał Tedeum,
Posłuchajmy chociaż fragmentu. Ciebie Boga wysławiamy za tę wolność i za szanse, które co dzień marnujemy. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Boże dziękujemy za tę wolność, której bronić aż do śmierci przysięgamy.